Dobra. A, właściwie. Właściwe. Dobra. No dobra, to już leci. Teraz jeszcze przydałby Chciałam się zrobić. podgląd. O, już się odzywa. Wiedziałem, że atencjuszka. Oj, Marta, Marta. Ja, O, już grabisz się sobie. odzywa. Wiedziałem, że... Dobra, tak właściwie to mogę zostawić, to mogę Bam, param, bam, zostawić. bam. I zajebiście. Niby widać te dwa paski na streamie, ale no przynajmniej nie laguje. A i shaderki są No. odpalone. Dobra, to co? Tepamy się tam, nie? Tak. Chyba ostatni Tak. poziom. Jak ja to ciekawie zapisałam? Jakiś mega zamek. A już Kamper ze słyszę, znakiem że... zapytań. O, droga do piekła. Dobra. Okej. Kurwa, droga do piekła. O moi drodzy, zaczynamy. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. No nie chcę tam iść. Nie chcę tam iść, a ja chcę. Już trochę O. cykam. A przestań. Bossa chyba nie ma na końcu, już nie pamiętam. Jak jest, Coś to co jeszcze to po za nas? boss? No znaczy nie wiem. Ja nie wiem, czy jest 5 poziomów, czy 6 ogólnie, nie? Dobra, wybieraj bramę i ruszamy. Dobra, chuj, chodź tu. Widzę, że Marta, kurwa, mać chyba jednak strzeliła focha, bo nie idzie za nami. Szkoda. Dobra, O, ja... jest Marta! A, jest, już się bije. Jest, wojowniczka. Dobra, ja już rozjebałem dwa spawnery pierwsze. Wy tu to co chwilę będzie trzeba patrzeć. I musimy teraz słuchać tego cykania, żebyśmy znowu nie odjebali lipy. Gnoju. Co tu kurwa było? Fok. A, zombiak. Marta? W skrzynce. Dla mnie nic ciekawego. Kur... Tu gdzieś jest. Chyba. Zombiak? A dobra, Marta go ciśnie. Marta tam działa. O, O, chyba ma diamenty. helka. Nie wiem, czy nam się... O, tu jest spawner. Dobra. Już zbity. Dobra, możemy Oczywiście, że iść się dalej. przydadzą. Ale ja zebrałem już diamenty 7. No ale, no, a ja mam kolejne 8. No, bo mamy, jak to się nazywa? Ten cały na tym kill-offie z Ultimate'u. No szczęście. Nie wiem, czy trójkę, czy jaki tam jest numerek. Dobra, to teraz ja Nie wybieram i my. O kurwa. Pływający koń. Fajnie. wiem. Jaki koń? O, zobaczysz zaraz. Idziesz? Co? No idę. Tanio, chyba to i tak nie wleci. Nie, on ma czarne Co serca. tam? Co jest, kurwa? No to jest ten koń. Już nie żyje. Nie. Dobra, ja tutaj rozświetlę. Patrzę, tu oczywiście jest spawner. Tak, żeby inaczej. Marta dzisiaj się popisuje na nagraniu, widzę. Zajebiście. Bo Tu, zostaw tu. mnie. Tu nic nie ma. A, tu jest jeszcze spawner. No, w miarę jest ułożony ten loch. Myślałem, że będzie trudniejszy. Noż w dupę. A, tu się zaczyna jazda. Co jest? Ile ich? Dobra, i oni i tak się pewnie ze ścian będą Dobra. respić. Kąd te pedały się kurwa robią? Wszędzie, tu mogą być wszędzie. Ja tu rozświetlę. Dobra, przeszłem kółeczko. Brodawki, czy są nam potrzebne? Tak średnio. Chyba, że chcesz się bawić w alchemię tu jakąś. Dobra, w sumie my tu nie musimy zbijać tych ścian. Tu tylko spojrzę skrzynki i zaraz i tak tam wracamy. Okej, mam pochodnie dodatkowe dwie. To będzie niekończąca się walka tutaj, bo oni pewnie tutaj z 5 spawnerów mają jak nie lepiej. Ametyst. Ej, kto mi wziął i Nie. pochodnie zbił? To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. To też nie, to O. też nie. A, już wiem, gdzie Dobra. są spawnery. Na Chyba... górze. Nie. W obsydianie schowane. O kurwa, w obsydianie jest lawa. Dobra. Co jest spierdalać tyle? No, lecimy dalej. Tu mamy jeszcze jedną odnogę do zwiedzenia. A tu na razie nie widzę żadnych niespodzianek. O, a tu jest jakaś kolejna hala. Aż dziwne, że tu nie ma w ogóle spawnerów w ścianach. No właśnie. Coś podejrzanie tu jest. O, szty.
Marta, wyjdź ze mnie, kurwa, nie na nagraniu. Przestań, daj się jej wyszaleć. Coś tu ciekawego? Nie. Dlatego służą mi inne stronki. Boże. Zostało tu. No i zobaczymy, czy tu będzie zajście, czy nie. Aha, ty tak czyścisz. No spoko. No i co, grozisz mi? Działa. W ogóle ile ci jeszcze łuku zostało? Chyba już niewiele, co? No tak jedna trzecia. A, to i tak sporo. No, nie ma dramatu. No, o wiele mniej. A, tu są już spawnery, widzę. Robimy takie kółeczko. Co to, kurwa? O kurwa, a, to duch tylko. To... Co mnie jeszcze tu leje? O kurwa, ale... O, tu jeden chyba będzie bił, a drugi będzie zbijał spawnery, bo tego jest w chuj tutaj, widzę. Czy z killofa? Nie, z killofa nie giną na jednego hita. Co, uda ci się wziąć i tego i spawnery wyczyścić? Idę. Dawaj, Marta. A i na górze też są spawnery, nie? Tak, na górze. No, nad tego, nad głową. Co? Tego jest ogólnie chuj, jeszcze pająk. Dobra, na razie nikogo nie ma, tu można te spawnery zbijać, jak coś będzie. Tu są. Okej, okay, zbity jeden. Drugi. Trzeci. A, i tu na dole goście. To jest ogólnie pełno skrzynek, to teraz będzie co patrzeć. A ja? No kurwa, Marta, z tyłu masz gościa, bij go. Tu praktycznie w każdym przejściu jest. Jak tylko spojrzysz ale w górę. Ale znowu są poukrywane w obsydianie. Też są? Tak. No to chociaż te, które są na widoku wyczyścić i w miarę szybko te skrzynki przejrzeć, nie? Jakby co, to ci będę brał no, bo i... kutas co chwilę bije. To ty już za daleko poleciałaś. Gdzie ty już poleciałaś? No tu jestem przecież. Jak daleko? No poleciałaś dalej. Jak poleciałam? Jestem. Dobra, kurwa, widzę cię. Obok ciebie. Dobrze, widzę cię, widzę, ale chodzi mi, że tutaj czyściliśmy, a ty tam poleciałaś. Myślałem, że tam jest jeszcze jakaś odnoga od tego. Ale ktoś się nawet nie umie spawnić. Tu nie ma spawnera, tu już też nie. No dobra, te takie wszystkie widoczne spawnery. Chyba no. Łe, to był ostatni poziom. Nie wiem czemu, ale wydawałem, że coś będzie trudniejsze. Chociaż ten ultimate tak naprawdę robi robotę, no. A jeszcze tu się spawnią pająki. Okej. Gdzieś jeszcze się zespawnił, słyszę. A tam są. No dobra, tu już chyba wszystko. Szczerze, myślałem, że to będzie dłuższe, naprawdę, no bo wszystkie trzy odnogi... Tutaj, a nie, tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. A, zaraz zobaczę. Daj na razie skrzynki chwilę. Ogarniasz? Tak. Okej. Okay. Ale tu będę się w miarę cię starał chronić. Nie bać. Ale mnie nie zabije, to mnie nie zabije. To cię nie zabije, to cię nie zabije, masz rację. Marta, lataj dookoła i broń tutaj Agi. O, zajebiście mnie broni. Ale to Marta. Ale tu przecież były pochodnie. Gdzie ty kurwa weszłaś, że już się rozebrałaś? Przecież tu kurwa wody nie ma. Dobra, one są tutaj w ścianie pochowane. Chyba w rogach ścian. A no, w rogach ścian są pochowane. No, widzę. Nie ma ty jako ogarnąć, gdzie są spawnery na ostatnim, tak jakby, momencie wychodzenia z tej instancji. Oj tam, oj tam.
Chociaż jeszcze tu jest to światełko. Aha, to jest takie światełko. A, tam. My w ogóle na jakim jesteśmy poziomie? Jest to było F3? Czy F3? Na 10 poziomie jesteśmy. Okej. Okay. Nie, bo coś? Tu nie było żadnej odnogi. To... Jakbyś nie miała miejsca, to mów, a widziałabyś coś tak naprawdę w chuj cennego, nie? A mnie tu wszystko jest w chuj cenne, proszę cię. Ale gdzieś tu jeszcze syczą, tylko gdzie oni tak syczą? Tu podejdę. Nie, dobra, tu już jest coraz ciszej w tą stronę. W ogóle nie oświetlone. Nie, chyba nie ma i tak więcej spawneru, bo widzę, że nic od dłuższego czasu się nie zrespiło. A? O, aż mi tego... No tamto do tej zbrojki wydropiło ze zwykłego kamienia. Nie. Dobra, zobaczmy. Tu nie było żadnej odnogi. Stąd szliśmy. Tutaj ja rozlałem lawę. Nie, wszystko już zwiedziliśmy. Serio, wszystko. To będziemy mogli się jeszcze zająć działką w takim razie. Ja spróbuję polepić te dziury, albo ewentualnie tam zbiorę materiały, jakie ci są potrzebne, nie? Jeszcze się przejdę tam. Chciałam... Stąd chciałam coś, czy nie? Ewentualnie jak coś masz cennego, a już nie mieścisz w ekwipunku, to mi rzucaj, to będę do plecaka wkładał. Nie, spoko. Mi się wszystko mieści, spokojnie. Ja to robię tak, że mi się mieści. No tu są te zombiaki, stąd ich słyszę, w tej ściance. Dobra. Bo nad nami są? Skończyłam. Dobra, to wracamy chyba do siebie na działkę, nie? Mhm. Miej przygotowane łóżko. To jest noc. Okej. Pyk. No, kładź się. O, zdobyłem osiągnięcie, diamenty. No ja bym w sumie, tak powiedziawszy, załatał te dziury. Starał się tam wyrównać teren. O, pandzia. Cześć, pandzia. Dobra, wiesz co, to ja może wezmę ziemię i zacznę tutaj te dziury brać i łatać. A rób co chcesz. Ja tutaj, wiesz... Ja mam swoje rzeczy do roboty. Bo coś się z marchewki prostego robiło. O, właśnie to. Kurwa, czy ja mam masło? Wiecie co, widzowie? Ja wam wrzucę tego live'a, ale mimo wszystko od momentu tego, jak będę równał te dziury, to po prostu wam przyspieszę. Myślę, że to będzie logiczne, a na razie na streamie to będzie po prostu oryginał leciał, nie? Ale spokojnie, drodzy widzowie, jak znajdziemy chłopaka, to dla Agi też coś znajdziemy. Żeby było porówno. Tak. Wtedy będziemy patrzeć, jak Marta i Mariusz, czy chuj wie, jak go tam nazwie Aga, będą się za nas napierdalać w dungeonach. Tak było. A dobra, ja miałem. Czekaj, dać... bo nie wiem, kurwa, jak zrobić... O! Zasraną patelnię! Ej, ale... Stoisz w miejscu, czy idziesz za mną? Stoisz w miejscu, zajebiście. Ale daj ty jeszcze diamenty. 8 diamentów trochę za dużo, jak na ciebie. Sztabka miedzi. Mamy miedź?
A, mamy mieć. Nie byłoby fajne. Dobra, lecimy do łóżeczka. Łóżko, jej! Chciałam tylko jeszcze zauważyć, że mamy remis w śmierciach. No wiem właśnie. I wiesz, z tym ekwipunkiem ciężko będzie kogokolwiek wyprzedzić. Ale spokojnie, jeszcze do świata mrówek pójdziemy. Najgorzej będzie, jak będziemy walczyć z ostatnimi bossami. Nie wiem, czy jeszcze dwójkę osób by wtedy nie trzeba było ogarnąć. Ale to tak, nie wiem, za 50, może za 60 odcinków. O Boże. Do tego czasu to ja umrę. Znaczy wiesz, ja to policzyłem 50 normalnych odcinków, a weź pod uwagę, że jeszcze przed jednym odcinkiem wypadają 3 live'y. Chciałem włączyć, że łatwiej będzie zdobyć publikę na YouTubie, bo jednak YouTube, no to jest główna taka platforma do odtwarzania filmów. Wydaje mi się, że na Twitchu lepiej. No, ale chciałbym też jednak być przy tym YouTubie, żeby jakaś seria była, a tak, żeby Minecraft przerabia za każdym razem, to też jest trochę chujnia, bo muszę pobrać odcinek, muszę go wrzucić, zanim się on przerobi jeszcze dwukrotnie, to mnóstwo czasu tak naprawdę mija. A tak mogę od razu gotowca z live'a puścić w najwyższej jakości. Ewentualnie tylko głos może brzmieć trochę inaczej, bo wiadomo, nie jest obrabiany w specjalnym do tego programie. Dobra, jakby co leży w łóżku. Byłam pierwsza. Ty gdzieś tutaj się kręcisz? Jestem z tyłu, za tobą. A, okej, okay. Nie było tematu. Jak ninja.
powodzenia z wchodzeniem tutaj. Dobra, dam radę. Ty się chcesz tepnąć do mnie, czy co? To ty do mnie idziesz, czy stoisz? No biorę te sole. No to przecież i tak mi pokażesz tylko jeden. Dwa ci pokażę, bo chcę ci pokazać różnicę. Dobra, idę do ciebie. Ja będę szybszy. Dzięki, tam, ja jestem za drzewem. O, chodź tu! To kurwa cię pokazywało przed chwilą. To będzie na nagraniu. Widzisz? Patrz. Tak, to takie coś mam. To jest sól? No. I to też jest sól. No wiem o tym. Dlatego, no i ta pojedyncza taka nie działa. Muszę mieć te właśnie takie kupeczki. Aha, ore spawn i to też jest do wykopywania. A ore spawn? Powiedz mi, z jakiego to jest moda, jak najedziesz na... A dobra, już mam, soltore. Już wiem, jak wygląda tego. Jak to się nazywa? No, domniemany blok, z którego to się wykupuje. No dobra, no to będę sprawdzał. Soli, to musisz szukać pod ziemią, nie? Dobra, zapisz tam to miejsce. Zaraz wrócimy ogólnie do szukania tego wszystkiego, a to już poza streamem. Co poza streamem? No, mówię tego, chodź, pożegnamy się tutaj ładnie i tego. A. No, więc tak jak mówię, to będzie wszystko oczywiście przyspieszone. Ja postaram się to obrobić jeszcze, pobrać ewentualnie odcinek, jak będzie trzeba. Dungeon będzie oczywiście normalnie zrobiony. No, a jeszcze tytuł odcinka także się zmieni, nie? Więc ogólnie tak, dziękuję wszystkim, którzy byli na streamie. Mam nadzieję, że streamek się podobał. Druga część streamka będzie w dłużej naprawdę ilości przyspieszona, więc nie spodziewajcie się godzinnego odcinka, ewentualnie może 40-30 minutowego. No i ja się z wami żegnam. A jeszcze jedno. Zostawcie suba. Zostawcie łapkę w górę. Jezu, żebranko. No i dobra, kurwa. Zostaw mi łapkę w górę i daj mi suba, kurwa, gościu. Czemu jeszcze tego nie zrobiłeś? No klikaj ten czerwony przycisk u dołu. Dobra, koniec. No, bo ci wpierdolę. No, ci wpierdolę. Siema, Sajek. Akurat na koniec cię załapałeś, bo już kończymy streama. Ale będzie z tego odcinek trochę skrócony, więc ewentualnie potem sobie nadrobisz. Dobra, więc mówię jeszcze raz, dziękuję ogólnie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Nara! Pa!